Geopolityczny Dziennik Analityczny Przy mikrofonie Leszek Sykulski Witam Państwa serdecznie Wczoraj, 27 lutego Na Białorusi zakończyło się Referendum Konstytucyjne Referendum, którego przedmiotem Było głosowanie nad przyjęciem Nowej ustawy zasadniczej Jest to, jest to tak naprawdę Stara Konstytucja Ze, zmieniony, ze zmienionymi Kilkudziesięcioma artykułami Po raz pierwszy ten dokument Został opublikowany w wersji Takiej projektowej 27 grudnia 2021 roku. Następnie został poddany tak zwanym konsultacjom społecznym, czyli tutaj można powiedzieć, że dopuszczono do, do udziału w dyskusji organizacje społeczne i ekspertów lojalnych wobec, wobec władzy. Zgodnie z oficjalnymi wynikami. Około 65% głosujących opowiedziało się za przyjęciem zmian w konstytucji, a frekwencja miała wynieść ponad 78%. To są dane oficjalne. Jeśli chodzi o najważniejsze zmiany, które wprowadza, wprowadza właśnie zmieniona konstytucja Republiki Białoruś, to wielu ekspertów i komentatorów zwraca uwagę na usunięcie z artykułu 18 białoruskiej konstytucji zapisu o neutralności nuklearnej tego państwa. I tutaj rzeczywiście rzeczywiście nowa konstytucja po raz pierwszy od upadku Związku sowieckiego dopuszcza możliwość znalezienia się na białoruskiej ziemi broni Jądrowej. To jest oczywiście z punktu widzenia geostrategii najważniejsza, najważniejsza zmiana, i myślę, że także warto tutaj przywołać same słowa samego prezydenta Aleksandra Łukaszenki, który po oddaniu głosu w referendum powiedział, że broń atomowa może zostać rozmieszczona na terytorium Białorusi, jak to określił, pod określonymi warunkami. Zresztą tutaj wspomniał o tym, że ta kwestia była przedmiotem jego, Sobotniej rozmowy z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, prezydent Łukaszenka powiedział, że broń jądrowa może zostać dyslokowana na Białorusi, jeżeli Zachód rozmieści ten sam rodzaj broni no, w pobliżu granicy, właśnie z Białorusią. Przede wszystkim, oczywiście, tutaj wymienił taką opcję rozmieszczenia przez Stany Zjednoczone bądź Francję broni atomowej w Polsce i na Litwie. Wtedy powiedział, że nastąpi, nastąpi jego, jego prośba do prezydenta Putina, jak taki wniosek oficjalny o rozmieszczenie broni jądrowej na Białorusi. Drugim, moim zdaniem, istotnym zapisem tej zmienionej konstytucji jest wprowadzenie nowego organu ogólnobiałoruskiego zgromadzenia ludowego Ma być to no, swego rodzaju wprowadzenie taki, takich pewnych pozorów osłabienia władzy prezydenckiej i, i reformy ustrojowej, ale tak naprawdę ta reforma pozostawia główne uprawnienia wykonawcze w rękach Aleksandra Łukaszenki. Ogólnobiałoruskie Zgromadzenie Ludowe ma być taką, kol, takim kolejnym organem poza już istniejącym dwuizbowym parlamentem, który ma być, no, można powiedzieć, przejawem. Właśnie woli społeczeństwa i, 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 i przejawem pluralizmu życia politycznego. Ogólnobiałoruskie Zgromadzenie Ludowe ma być organizowane co 5-6 lat. W formie zjazdu delegatów, z, zjazdu delegatów z całego kraju. No i ma, być, ma mieć status organu konstytucyjnego. Ma liczyć do 1200 członków i ma reprezentować szeroko pojęte władze lokalne i, i organizacje społeczne. Ma mieć także szerokie kompetencje, no, można powiedzieć, kosztem obecnych, obecnych kompetencji, obecnych prerogatyw, zarówno prezydenta, jak i, jak i rządu. I wiele oczywiście wskazuje na to, że nowym przewodniczącym Ogólnobiałoruskiego Zgromadzenia Ludowego, czy też pierwszym przewodniczącym Ogólnobiałoruskiego Zgromadzenia Ludowego, zostanie właśnie Aleksander Łukaszenka. I nawet gdyby zrezygnował z urzędu prezydenta za jakiś czas, czy tam za kilka lat na przykład. Obojętnie w jakim czasie, tak naprawdę, to i tak, po, to i tak będzie miał bardzo istotno, istotne kwestie decyzyjne w swoim ręku. Będzie decydował o kwestiach strategicznych. No, dość powiedzieć, że ogólnobiałoruskie Zgromadzenie Ludowe ma zatwierdzać dokumenty strategiczne dotyczące i polityki wewnętrznej, i polityki gospodarczej, i jeśli chodzi o doktrynę wojskową, i jeśli chodzi o kwestie społeczne, ma także decydować. O wprowadzeniu stanów na przykład wojennego czy stanu wyjątkowego, ma w swoich kompetencjach także wybór prezesa i sędziów sądu konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, członków Centralnej Komisji Wyborczej, i tak dalej. I tak dalej. To wszystko, co uprzednio należało tak naprawdę do kompetencji prezydenta. Także jeżeli Aleksandru Łukaszenka będzie chciał oddać urząd prezydenta w ręce kogoś innego, być może młodszego, być może lepiej widzianego, na przykład na Zachodzie, no to wówczas będzie, będzie mógł zrobić to absolutnie bez szkody dla swojej pozycji, dla swoich konkretnych uprawnień i dla realnej władzy. Oprócz tego, dodatkowo zmieniona konstytucja zawiera gwarancję no, takiej swoistej nietykalności dla Aleksandra Łukaszenki. W przypadku gdyby ustąpił z urzędu prezydenta, czy zaprzestał po prostu wykonywania obowiązków głowy państwa, to będzie automatycznie piastował funkcję dożywotnio deputowanego Rady Republiki, czyli Izby Wyższej Białoruskiego Parlamentu. Co ciekawe, najwyższe stanowisko w Republice Białoruś będzie można sprawować tylko przez dwie kadencje. Będzie to ograniczone tylko wyłącznie do dwóch kadencji, a prezydentem tego państwa będzie mogła zostać tylko osoba, która nieprzerwanie mieszka na Białorusi przez 20 lat i nigdy w życiu nie posiadała obcego obywatelstwa. Jest także cezura wieku i tą cezurą jest 40 40 lat. Z punktu widzenia geostrategicznego, tak jak już wspomniałem, najistotniejsza jest właśnie ta, jest ta możliwość dyslokacji broni jądrowej i, i tworzenia, tworzenia stałych, roz, stałych baz wojskowych rosyjskich. To wynika to wynika z tych zmian wprowadzonych w Konstytucji. Z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego no przede wszystkim kwestia potencjalnego, potencjalnego rozmieszczenia taktycznej broni jądrowej jest szczególnie, szczególnie niebezpieczna. Myślę, że ta decyzja o przeprowadzeniu no takiej, takiej operacji wprowadzenia nowych, nowej Konstytucji, jednak te zmiany są na tyle głębokie i zapewniają nietykalność Aleksandrowi Łukaszence. Były z powodu Tymi, tymi wydarzeniami po 9 sierpnia 2020 roku. Zdecydowanie tutaj Aleksandr Łukaszenka poczuł się po prostu zagrożony. I to jeśli chodzi o swoje po prostu bezpieczeństwo osobiste i swojej, swojej rodziny, stąd te zmiany i stąd ta zresztą ściślejsza współpraca z Rosją i przyjęcie 4 listopada ubiegłego roku 28 programów integracyjnych. Widzimy tutaj, że Białoruś coraz silniej jest związana z Rosją. I coraz silniej tak naprawdę realizuje także projekt, projekt imperialny, czy też neoimperialny państwa, państwa rosyjskiego, i niewątpliwie ta konstytucja przyczynia się do tego. Dziękuję Państwu za uwagę.